Hej, hej, witajcie w drugiej części hołu zakupowego. Dzisiaj będą ubrania takie bardziej w trendach. Wczoraj były bazy. Kto nie widział, zapraszam serdecznie do obejrzenia pierwszej części, a dzisiaj już przechodzimy do rzeczy. I zacznę od bluzki, którą właściwie nie wiem, w jaki trend wpisać. Po prostu ni to baza, ni to trend. Znacie już tę bluzkę zapewne, jeśli śledzicie mnie na Instagramie i na Instastory. Bardzo spodobała Wam się w połączeniu z brązową, welurową spódnicą, kiedy to pokazałam Wam moją stylizację z wesela. Jest przepiękna. To jest bluzka koronkowa z Zary. Mój rozmiar to SK. Były jeszcze takie same, tylko że czarne. I te czarne miały tutaj te takie esy, floresy w kolorach pomarańczu, brązu, czerwieni, ciemnej zieleni, granatu, chyba coś takiego. To, co z daleka wydaje Wam się być złotą nitką, tak naprawdę nią nie jest. To jest taka żółto-beżowa nitka, która z daleka właśnie wygląda jak złota. Z tyłu zapinana wzdłuż pleców tutaj na zamek. Zamek jest w kolorze takiego ciemnego srebra. Bluzka jest bardzo wdzięczna, przepiękna. Ma rękawek o idealnej długości, dla mnie przynajmniej. Nie poszerza ramion. Przepięknie tutaj zaznacza właśnie kształt ramion. No zresztą zobaczcie sobie na zbliżeniach. Polecam Wam tę bluzkę serdecznie. Jest naprawdę porządnie wykonana. Ta koronka jest taka dosyć solidna. Jak tak sobie patrzę na tę kupkę ubrań, które leżą na łóżku i czekają, aż je Wam pokażę, to widzę, że chyba trochę przyszalałam z kratką. No, różną różniastą, w większości z kratą księcia Wali. No, ale dobrze, zacznijmy od początku. To jest spódnica, którą widzieliście na mnie wczoraj, we wczorajszym filmie. Jest to spódnica z H&M-u. Ona ma w swoim składzie coś całkiem sporo wełny, z tego co pamiętam. 56 poliester, 41 wełna, 2 poliamid, 1 akryl. Jest na podszewce. Tutaj ma takie ozdobne... To chyba się rozpina. Rozpina się, ale właściwie nie wiem po co. Ma takie ozdobne właśnie kółeczko w postaci guzika. Z tyłu jest zapinana na zamek tutaj do połowy. Bardzo fajna, bardzo przyjemna. Ładnie się układa. Jeśli nosicie standardowo rozmiar 34, to proponuję brać 34. Mierzyłam 32 i sięgała mi ledwo za pośladki. Także wzięłam 34 i to jest mój najnowszy nabytek z tych wszystkich rzeczy, także ona na pewno jeszcze w H&M-ie jest. Kolejna rzecz w kratkę, którą prawdopodobnie już też widziałyście, jeśli mnie oglądacie, to sukienka z mojito. Sukienka z takim kołnierzykiem i z tutaj takim wykończeniem białym, koszulowym również u dołu. To jest przyszyte. W każdej chwili, jak mi się znudzi, mogę sobie to odpróć. Sukienka jest w rozmiarze 32 tym razem. Leży, tak jak widziałyście właśnie na filmie o organizacji szafy. Zresztą też tutaj Wam przebitki zrobię. Bardzo ładnie. Jeśli chodzi o jej skład materiałowy, to jest poliester, wiskoza, elastan, ale ona jest bardzo przyjemna i to była sukienka z tej takiej lepszej kolekcji Mojito, z tej takiej troszeczkę droższej. I co Wam więcej mogę powiedzieć? Ja noszę tę sukienkę albo tak właśnie luźno puszczoną, albo czasami sobie ją spinam paskiem. Bardzo wdzięczna, taka nawet bym powiedziała bardzo grzeczna. I tutaj ta szarość jest troszeczkę przełamana, nie wiem czy to widzicie, błękitem. Także te tutaj, te kratki mają taką troszeczkę błękitną poświatę. Kolejna rzecz w kratę i jednocześnie w kwiaty. To jest spódnica ciemnozielona, plisowana, spódnica z Zary. I słuchajcie, to jest rozmiar XS, a ona, jak widzicie teraz na przebitkach, jest na mnie o wiele, za duża. Ona mi się tak bardzo spodobała, że stwierdziłam, że ją wezmę i po prostu sobie rozpruję tutaj kawałeczek i tą gumkę wciągnę, żeby była dobra. Podpatrzyłam w ogóle tę spódnicę u Ashley Brook i bardzo mi się spodobała. Ja jestem dosyć niska, więc może nie zbyt korzystnie wyglądam w spódnicach midi, ale myślę, że do jakiegoś obcasa, do bodków będzie fajnie wyglądać. Może na jakieś uroczystości rodzinne, może na święta, ale nie, nawet na co dzień do takiego wielkiego swetrzyska, na przykład jak ten. No strasznie mi się ta spódnica spodobała. W życiu w ogóle bym nie połączyła sama takiej kraty z takimi kwiatami, a tutaj wygląda to moim zdaniem obłędnie. No jedyne to Zara przyszalała trochę z tym rozmiarem, w ogóle nie wiem o co chodzi. Mierzyłam stacjonarnie 3 spódnice w rozmiarze XS, bo myślałam, że może wiecie, ktoś rozciągnął gumkę, może się urwała. Każda była taka sama.
Mimo wszystko zrezygnowałam, stwierdziłam, że zamówię przez stronę, bo być może dostanę spódnicę niemierzoną przez nikogo z magazynu i może będzie lepiej. No niestety nie jest. Mam tylko nadzieję, że jak wciągnę tę gumkę, to mi się tutaj to wszystko nie zdeformuje, bo tutaj te plisy są tak jakby zrobione na zewnątrz. One są przeszyte tutaj nitką od zewnątrz, także mam nadzieję, że jak ja wciągnę tutaj gumkę wewnątrz, to nie zepsuję tej spódnicy, no ale w razie czego jeszcze będę mogła ją uratować takim tutaj szerokim pasem. Także zobaczymy, myślę, że na pewno się Wam w niej w jakiejś stylizacji pokażę. Krata numer 3 to sukienka do samej ziemi. W ogóle powiem Wam, że nie spodziewałabym się po sobie i Wy być może po mnie też, że kupię taką sukienkę, ale te kolory i ten wzór tak mi się spodobały, że ja stwierdziłam, że po prostu muszę ją mieć, a jeszcze jak ją założyłam, to po prostu... No nie wiem, ja czuję się w niej zarąbiście, czuję się w niej świetnie, wydaje mi się, że też dobrze wyglądam. Ona tak sama w sobie jest trochę workowata, ale wystarczy pasek, naprawdę wystarczy pasek i ta sukienka nabiera kształtów do ciężkich workerów, do botków z jakimś takim trochę szerszym obcasem. Tak ją widzę, nawet do grubych rajstop pod spodem w zimie. Strasznie mi się ta sukienka podoba, strasznie, strasznie, strasznie. I mimo, że kolory są takie właśnie jesienno-zimowe, to myślę, że na wiosnę też w niej będę śmigać. Ona jest dosyć cienka i to jest w ogóle 100% wiskozy, także jak dla mnie spoko, bardzo lubię wiskozę. Jeżeli lubicie tego typu sukienki, jeżeli Wam się podobają, to ja Wam polecam, bo kurczę, no jest taka oryginalna, jest taka inna. Na pewno to jest taka właśnie wyróżniająca się rzecz w szafie, całkiem inna. Jeżeli lubicie na przykład nosić kapelusze, to ona bardzo fajnie wygląda z kapeluszem. Także... takie coś. I następna rzecz, w której sobie chyba już niestety nie pochodzę, bo nie dość, że szaleje huragan Grzegorz, to już zaczynają nas straszyć śniegiem, ale słuchajcie, chodziłam w tym płaszczu przez ponad dwa miesiące codziennie i po prostu uwielbiam ten płaszcz. Jest to poliestrowy niestety badziew, więc on nie jest ciepły, ale na taką jesień, jaka była przez właśnie wrzesień, kawałek października, idealny. Nie dość, że ta krata jest przepiękna, długość jest super, można sobie związać paskiem w talii ten płaszcz. Ja zazwyczaj go nosiłam rozpiętego, tak? To jest po polsku w ogóle, ja go nosiłam rozpiętego. Może jest. To jest w ogóle płaszcz ze strony Misguided. Ja mam rozmiar 34. On tani nie był jak na materiał, z którego jest zrobiony, chociaż ten materiał jest bardzo przyjemny. Ja się nie mogę do niego absolutnie przyczepić, poza tym, że on nie grzeje w ogóle, więc już teraz go nie ponoszę. Ale on kosztował sporo, bo ponad 250 zł. Ja wiem, że ja tam miałam jakiś kupon zniżkowy, więc wyszedł mnie trochę taniej, ale podejrzewam, że możliwe nie... Ale podejrzewam, że niedługo za dużo, że będzie na wyprzedaży, skoro jest taki cienki, więc jeśli Wam się podoba, to polujcie. No jest bardzo wdzięczny, krata księcia wali, bardzo modna w tym sezonie, ale myślę, że nawet jeśli ona przestanie być tak bardzo modna, to w tej chwili te trendy, tak jak już sobie o tym rozmawialiśmy, tak się zacierają, że uważam, że za rok, za dwa, za trzy również spokojnie będzie można w takim płaszczu wyjść i on przepięknie urozmaica takie zwyklaki, codzienniaki, takie naprawdę zwykłe, proste stylizacje. Jeszcze dwie rzeczy w kratkę. Pierwsza z nich to jest żakiet i druga z nich to też jest żakiet. Ten żakiet jest taki bardzo elegancki, taliowany, z takiego lepszego troszeczkę materiału. On jest niezapinany, ma takie szersze tutaj klapy, no i ma przepięknie tutaj marszczony rękaw. A że ja zazwyczaj, jak widzicie, rękawy podwijam, to bardzo mi to pasuje, bo tutaj już nie muszę i on zawsze jest tak bardzo ładnie ułożony. I słuchajcie, ten żakiet wzięłam w rozmiarze 32, nie było już 34 u nas w Lublinie, 36 było za duże i tak właściwie już miałam wychodzić ze sklepu, ale myślę, a przymierzę 32, no i o dziwo to 32 leży na mnie idealnie. Także skusiłam się na niego, on był dosyć chyba drogi, z tego co pamiętam, też go kupiłam jako chyba jedną z pierwszych rzeczy we wrześniu bodajże.
On kosztował coś koło 200 zł, ale jako taki bardzo elegancki żakiet do pracy wizytowy sprawdza się naprawdę fantastycznie. I drugi żakiet, który, żeby było śmieszniej, ja mierzyłam jako pierwszy. Jako pierwszy, najpierwszy, bo ja szukałam, odkąd tylko się te żakiety pojawiły we wszystkich sklepach, to ja szukałam tego idealnego. Ja go zmierzyłam w pierwszej kolejności. To jest żakiet z Sinseya. Ja mam akurat rozmiar S. On był w porównaniu do tamtego tani jak barszcz, bo kosztował 80 albo 89 zł. I ja ten żakiet odłożyłam, po czym przeszłam wszystkie możliwe sieciówki, ale oczywiście nie w jeden dzień, tylko tak w przeciągu tygodnia, dwóch. I w tym właśnie czasie te wszystkie żakiety zostały wykupione. A ja stwierdziłam, że jednak ten był idealny, jeśli chodzi o taki żakiet szerszy, luźniejszy, oversize'owy, który można nawet jesienią i później wiosną potraktować jako taką kurtkę, jako okrycie wierzchnie. I tak też go nosiłam. I słuchajcie, kupiłam mi ten żakiet, jedna z Was, jeszcze raz bardzo dziękuję. Prosiłam Was na Instastory, żebyście mi dały znać, czy któraś z Was miałaby ochotę przebiec się u siebie w mieście do galerii i kupić mi żakiet. No i właśnie jedna z Was była tak uprzejma, że mi go kupiła, wysłała. Nie mam pojęcia, czy jeszcze dostaniecie ten żakiet gdziekolwiek. Być może była jakaś dostawa z racji tego, że on był tak rozchwytywany, ale jeśli znajdziecie, to polecam. To jest niestety w większości poliester, natomiast jak za taką cenę, ja się nie bardzo tutaj mogę do czegoś przyczepić. Chodziłam w nim dosyć sporo i tak patrzę teraz, że nawet się w ogóle nie zmechacił. Także mówię, jeżeli znajdziecie, to polecam. Koniec kratki. Mamy kropki. Kropki, a właściwie takie, to nawet nie są takie regularne kropki, ale to są takie jakieś takie ciapnięcia, ale z daleka pewnie widzicie to jako kropki. Jest to bardzo cienka i niestety też niezbyt dobra gatunkowo sukienka, ale tak strasznie mi się spodobała i w połączeniu z tym kołnierzykiem i w połączeniu z tą kokardką tutaj przy kołnierzyku, że stwierdziłam, że no trudno, nie da się czasami, wiecie, uniknąć tego sieciówkowego poliestru, tym bardziej jeśli jest jakaś rzecz, która Wam się na tyle spodoba, że no machacie ręką na to i mówicie, no pal go licho, że ten poliester, ale tak mi się to podoba, że no bardzo bym to chciała. No i tak właśnie było z tą sukienką. Ona ogólnie w takiej formie wygląda troszeczkę jak bezkształtny worek, ale kiedy się ją przepasa paskiem i podkreśli talię, wygląda bardzo ładnie. Sukienka jest, nie wiem czy mówiłam, z Hausa i ja mam rozmiar XS. Jakoś dużo sukienek, powiem Wam, jak na mnie, naprawdę. W lecie tyle w sukienkach nie chodziłam, co teraz. I kolejna z perełkami. To sukienka, sukienko, tunika właściwie. Nie wiem, czy to nie było jako tunika nazwane na stronie, ale że ja niziutka, to wiecie, dla mnie to jest jako sukienka. Ze Stradivariusa, rozmiar S. Jeśli chodzi o materiał, to jest to 100% wiskozy, ale on swoją strukturą, swoim wyglądem przypomina bardzo len. Więc jeżeli ktoś nie wie i patrzy na tę sukienkę, to ona wygląda naprawdę tak elegancko i właśnie wygląda jak lniana. Dopiero jak się ją dotknie, to czuć, że to nie jest len. Kolor bardzo wdzięczny, bardzo fajny. Rękawki takie 3/4. No i perełki właśnie, modne perełki. Zaraz jeszcze Wam pokażę jeszcze jedną rzecz z perełkami. Bardzo mi się też spodobała. Wiem, że były w Stradivariusie jeszcze chyba tego typu koszule. Nie sukienki, a koszule. I zostały nam już same doły. Tutaj mam, słuchajcie, jeansy. Nie dość, że to są jeansy okroju mom jeans, czyli okroju, którego ja nigdy wcześniej nie nosiłam. Zawsze uwielbiałam nosić boyfriendy. Im bardziej dziurawe, tym lepiej. I nie mogłam znaleźć mam jeansów, które by leżały na mnie dobrze. Te mam jeansy, jak teraz zobaczycie na przebitkach, ja sobie zdaję sprawę z tego, że one mnie poszerzają. Ale szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to za bardzo, bo te perełki i te dziury tak przyciągają uwagę, że myślę, że ważne jak się w tym czujemy po prostu. Myślę, że do obcasów one będą wyglądały bardzo fajnie i to, że one mi gdzieś tam troszkę dodadzą kilogramów, to tak jak mówię, no mnie to absolutnie nie przeszkadza. Dodatkowo kolor jeansu jest bardzo, bardzo ładny. To są spodnie z Bershki. Mój rozmiar to 34. Z tyłu są gładkie, proste, bez żadnych dziur, bez żadnych przeszyć. No a z przodu rządzą dziury i perły i bardzo mi się te spodnie podobają. I drugie spodnie okroju mam jeans z Bershki.
mają jeszcze piękniejszy kolor. Zobaczcie, może tak. Porównajcie sobie. To jest taki vintage jeans. Strasznie mi się ten kolor podoba. I te spodnie już są bez ani jednej dziureczki. One są gładkie, proste i z przodu, i z tyłu. Te już mnie tak nie poszerzają. Te leżą, wydaje mi się, że dużo, dużo lepiej. I to jest, słuchajcie, rozmiar 32. Mierzyłam 34 i 34 leżało bardzo podobnie jak tamte. Więc stwierdziłam, że wskoczę w 32 i o dziwo się zmieściłam. Nie wiem, jak to możliwe. Akurat w przypadku spodni, bo o ile w przypadku żakietu nie bardzo mnie to zdziwiło, tak jeśli chodzi o spodnie i o okolice kieszonek, to się zdziwiłam. W każdym razie, no, ten jeans wymiata, jest przepiękny i w takim kolorze jeansu też jeszcze poszukuję rurek gładkich, nie przecieranych, nie dziurawych, bo ten jeans jest po prostu idealny. I ostatni trendowy dół i ostatni trendowy ciuch to są spodnie z lampasami. Pewnie kojarzycie takie spodnie z Zary czarne z białymi lampasami albo szare z białymi lampasami. Boże kochany, ile ja się do tych spodni przymierzałam. Przymierzałam się do nich w dwóch Zarach w Lublinie i przymierzałam się do nich online. Zamówiłam je do domu, bo tak jak w przypadku spódnicy w kratkę, liczyłam, że może te w sklepach są rozciągnięte i dlatego są za szerokie, no ale niestety zjeżdżały mi z tyłka, najmniejszy rozmiar był za duży, więc po prostu dałam sobie spokój, a potem stwierdziłam, że dobrze, że dałam sobie spokój, bo kiedy chodziłam po galeriach handlowych, to co druga laska była w takich właśnie spodniach. A te, nie wiem jak tu widzicie kolor, są w przepięknym kolorze butelkowej zieleni. Bardzo niespotykany kolor i to są spodnie z Bershki rozmiar XS. To są bardzo podobne spodnie krojem do tych, wiecie, których mam kilka par, które są słynne i rozchwytywane i tak przeze mnie ulubione. Lampas jest po zewnętrznej stronie tutaj czarny, tutaj mamy bordo i jeszcze biały pasek. Ja tak Wam mówię, nie, że wiecie, to taki film dla debili. To jest czarny, to jest czerwony, to jest biały. Nie, po prostu wiem, że czasami aparat nie oddaje kolorów, więc tak Wam mówię, gdybyście były ciekawe. Jedyny minus tych spodni to brak kieszeni. Ja strasznie lubię sobie, wiecie, w spodniach wkładać rękę, przynajmniej jedną w kieszeń i tak nieelegancko iść sobie. No a tutaj niestety tę rękę sobie co najwyżej mogę wsadzić w szlufkę. Niemniej jednak spodnie są przepiękne. Uwielbiam tego typu spodnie nosić do trampek. Wiem, że dużo osób uważa, że taki krój spodni o wiele lepiej wygląda do szpilek. Ja natomiast uważam, że takie spodnie z trampkami wymiatają. I to tyle rzeczy trendowych. Zapraszam Was na jutro na film o dodatkach. Odsyłam Was do wczoraj, do filmu o rzeczach bazowych. Jutro możecie się spodziewać nakryć głowy, torebek, butów, biżuterii. I będę też miała dla Was informacje o konkursie, który również jutro wystartuje na moim Instagramie. Do wygrania będą dwie bardzo fajne zimowe czapy, także zachęcam, żebyście zajrzały do mnie też jutro. A dzisiaj Wam już dziękuję i widzimy się, mam nadzieję, jutro. Do zobaczenia. Hej!